Cześć, witajcie. Jesteśmy dzisiaj na jeziorze w Wielkopolsce. Plan był taki, żeby połapać sobie płotki, ale jak to z planami bywa, pokiełbasiło się i płotek nie ma. Za to jest masa karpików, większych karpików, no i trafiają się karasie. Paweł nawet złapał amura. Co prawda nie będzie sfotografowany, bo mu uciekł, ale miał go w podbieraku. To już muszę potwierdzić, że tak było, także bez problemu. No i tak to wygląda. Jeziorko jest dosyć małe, ale bardzo fajnie zadbane przez lokalne koło, które się tym opiekuje. Nie ma tu żadnej gospodarki rybackiej, także ryba, która jest puszczana, nie jest odławiana przez rybaków, ewentualnie przez wędkarzy. Bardzo fajny akwen, dosyć głęboki, ryby są, biorą. Myślę, gdyby nie było aż tylu płoci, tylu karpi, byśmy sobie ładnie połapali płotki. No ale niestety, no, dużo kroczka wpuścili jakiś czas temu, miesiąc bodajże temu. Chyba tak, miesiąc temu. No i ten kroczek psuje. No nic, idziemy jeszcze połowić, mamy godzinę 10. Parę rybek udało się złapać, może jeszcze się doda parę sztuk. Niektóre ryby, oczywiście te wymiarowe, dawaliśmy do siatki, także zobaczycie sobie ogólny wynik, przynajmniej tych miarowych. No i co, pójdziemy chyba na chwilę do Pawła zobaczyć, co on tam robi. Paweł skrobie już ryby. Siatka na zewnątrz, to jest jego stanowisko. Złapał parę karpi, omura, tak jak wspominałem. Że tak sobie to zorganizował. Jak widzicie, mieszanka na bogato, dużo robaka, kukurydzy. No i tak trzeba było dzisiaj łowić. Chcesz coś, Paweł, dodać? Wkrócimy do ralinie i nic się nie dzieje. Trzeba donęcać. No i właśnie zrobiłem. Nęconko. Chwilę postoi. I może to coś da. Nie, Paweł? Tak jest. Tak jest. No dobra, idziemy na nasze stanowisko. To jest moje stanowisko. Trochę w wodzie. Dwie wędki, dwa dystanse. Tak to wygląda. I kolejna rybka, najprawdopodobniej kolejny karpik, a tym razem z bliższej linii, ale też zaraz po zarzuceniu ryba wzięła. Niestety, miały być płotki, są karpie, mieliśmy odpocząć od komercji, a mamy komercję PZW.
Ach, kroczek. Niestety. Jeszcze tak to wygląda. Karpiujemy. Tak to wygląda od wędkarskiej kuchni. Tu dodatkowo mamy konopie, kolorowe robaczki. Tu mamy mieszankę z gliną. Dodałem tutaj trochę pinki i kolorowych robaków. A tutaj mamy czystą zanętę, na którą łapię na dystansie. I to w zasadzie z kuchni tyle. No tu mam jeszcze pineczkę i białe, jakby były potrzebne, ale na razie nie są. Tak to wygląda. Stanowisko. Małe jeziorko, dosyć głębokie, fajnie zarybione. Naprawdę tutaj gospodarka koła, która się tym opiekuje, jest naprawdę do pogratulowania. Za parę lat te karpie, o ile nie zostaną wyłowione, to będzie co łapać. Jest pierwsza większa ryba. Paweł, weźmiesz drugą? Miały być płotki, a wyszło, że są karpie. No będzie jakiś... Nie, będzie ładny karaś. Akurat z dystansu około 50 metrów występnego nęcenia, sama zanęta, czyściutka z dodatkiem konopi i wchodzą tam co chwilę jakieś karpiki. No i teraz jest karaś, naprawdę ładny. Taki karasiek. Myślę, że ponad kilo na pewno ma. A bliżej mu na pewno półtorej. Cudne. No, a damy go do siatki. Później wypuścimy wszystko. A jednak karp. Karpia. Ale większego. No to ja takiego samego mam.
jaś kolejny. Naprawdę niesamowicie tutaj to wygląda. Już kolejny duży karaś. Mamy jednego karpia, masę mniejszych karpików. Co prawda no płotki, na które się nastawialiśmy, zaledwie dwie sztuki. No ale cóż, no lepsze to niż blank. Spokojnie te rybki podchodzą tutaj do nas i przy brzegu zaczynają dopiero wariować. Mamy tu zestaw na feder gumie, także ładnie amortyzuje tu nam wojarze karasia. Dobra, myślę, że już go weźmiemy. A nie, przepraszam, tu karpik. Taki z kilogramowy. Kilogramowego karpika. To ja myślałem, że to jest karaś, a to karpio. Chodź tu, koleżko. Tak wygląda. Jak na PZW to naprawdę fajna zabawa. Chyba pierwsze PZW, które jest tak fajnie zrobione, gdzie można sobie połapać większych rybek. U nas to niestety chwila, moment, gdyby tego nie było. Zostało wyłowione co do sztuki. Oto wynik dzisiejszej sesji. Miały być płotki, są, ale w ilości mikro, ale za to mamy pełno karpi. Z tych większych wpadły dwa, gdzieś około 1,5 kg. No i jeden karaś, też bardzo ładny. Że tak to wygląda, rybki idą do wody. No i tyle, widzimy się następnym razem na rybach. Cześć.